Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Możesz dodać mocy swojemu życiu poprzez to, w jaki sposób myślisz, ale możesz się też osłabić tym, w jaki sposób myślisz. Nie musisz zastanawiać się i medytować nad każdą rzeczą, która wpadnie ci do głowy. Musisz zastanawiać się nad czym się zastanawiasz. A jeśli to, o czym myślisz, nie zgadza się ze Słowem Boga, to według Biblii, powinniśmy odrzucić te złe myśli i poddać każdą myśl w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Niesamowite jest to, przez ile lat moje życie, mimo że byłam w kościele, było totalnym bałaganem. To znaczy, kochałam Boga i byłam narodzona na nowo. Wiem, że poszłabym do nieba, gdybym wtedy umarła, ale nie byłam szczęśliwa. Nie miałam radości i pokoju. Nie wiedziałam, kim byłam w Chrystusie. Nigdy, przenigdy, nie usłyszałam ani jednego kazania na temat mojego sposobu myślenia. A w całej Biblii jest wiele wersetów na temat umysłu. Jednym z tych fragmentów jest Rzymian 12. Mówi on, że możemy zostać przemienieni tylko przez całkowite odnowienie naszego umysłu, ucząc się myśleć na Boży sposób. Ilu z was uważa, że macie daleką drogę do przebycia, zanim nauczycie się myśleć na Boży sposób? Więc chyba wszyscy potrzebujemy tu dzisiaj być. Napisałam 3 książki o umyśle, udostępniłam też poradnik na ten temat. Napisałam Bitwę o umysł, która była bardzo popularna. Napisałam też Myśli pełne mocy, która uczy, jak myśleć, aby dodać mocy do naszego życia. Możesz dodać mocy swojemu życiu poprzez to, w jaki sposób myślisz, ale możesz je też osłabić. Dziś przerobimy 3 część tej serii o nazwie Jaki wpływ Twoje myśli mają na Twoje fizyczne i emocjonalne zdrowie? Na początek porozmawiajmy o myślach i stresie. Czy wiesz, że możesz napędzać stres swoim sposobem myślenia? Odpowiesz, nie, to kwestia okoliczności. Nie, to kwestia tego, w jaki sposób myślisz o swoich okolicznościach. Ale Bóg dał nam rozwiązanie. Proste. Właściwie najprostsze rozwiązanie dla każdego naszego problemu, ale większość z nas uczy się tego całe życie. Całym swym sercem ufaj Bogu i nie polegaj na własnym rozumie. Co to właściwie oznacza? Nie siedź i nie rozmyślaj ciągle o swoich problemach, próbując zrozumieć, co się właściwie dzieje i co powinieneś zrobić. Dlaczego, Boże? Dlaczego? Kiedy, Boże? Kiedy? Nie rozumiem, Boże, dlaczego mi się to przydarza. Po prostu spytaj Boga w wierze, jeśli chcesz, żebym coś zobaczył w tej sytuacji, pokaż mi to. Jeśli jest coś, czego jeszcze nie mam zobaczyć, to mi tego nie pokazuj. W razie problemów mamy tylko jedno zadanie. Modlić się i ufać Bogu. Modlić się i ufać Bogu. Wiem, że o wiele łatwiej jest o tym mówić niż zrobić. Dave mówił mi przez lata, dlaczego po prostu nie zrzucisz swoich trosk i nie zaufasz Bogu? Dlaczego po prostu nie zrzucisz swoich trosk i nie zaufasz Bogu? Cóż, chciałam, ale nie mogłam, bo nie rozumiałam tego, czego was dziś uczę. Są ludzie, dla których to jest trochę prostsze, ale dla większości to duże wyzwanie. Biblia mówi, nie polegaj na własnym rozumie, ale pamiętaj o nim na wszystkich twoich drogach, a wtedy on wyrówna twoje ścieżki. I uwielbiam następny wers. Nie bądź mądrym we własnych oczach. Uwielbiam to. Nie jesteśmy wystarczająco sprytni, aby zarządzać naszym własnym życiem. Nie próbuję was obrazić, ale po prostu nie jesteśmy. Nie jestem wystarczająco dobra, aby prowadzić tę służbę. Pewnego dnia zdałam sobie sprawę, że według Biblii Bóg utrzymuje wszystko we wszechświecie słowem swojej mocy. Zastanówcie się nad tym. Cały wszechświat i wszystkie jego elementy utrzymują się w swoim miejscu, bo Bóg tak powiedział. Więc trochę myślałam na ten temat i pomyślałam, że skoro to jego zasługa,
To wszystko w naszej służbie, całe nauczanie i głoszenie, jakiego potrzebuje, i telewizja, i radio, i pieniądze, i wszyscy pracownicy, których potrzebujemy, i tak dalej. I to 18 biur na całym świecie, i 800 pracowników, i budynki, i tak dalej. Jeśli Bóg po prostu zrobiłby puf, to wszystko by się rozpadło. Kto z nas byłby wystarczająco sprytny, aby utrzymywać coś takiego przy życiu? Ale Bóg dał nam rozwiązanie, abyśmy nie byli ciągle zestresowani i abyśmy nie mieli żadnych chorób spowodowanych stresem. Wystarczy, że Mu zaufamy. Hebrajczyków 4, werset 3 i 10. Bowiem wchodzimy do odpoczynku, gdy zaufamy, zgodnie z Jego deklaracją, że ci, którzy nie uwierzą, nie wejdą w Jego odpoczynek, tak jak powiedział, ponieważ przysiągłem w swojej zapalczywości, że nie wejdą do mojego odpoczynku, a przecież dzieła dokonały się od założenia świata. Wiara ma związek z naszym sposobem myślenia. Nie ufam Bogu tak naprawdę, jeśli nie myślę o tym, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę i zajmie się moim problemem. A mogę tak myśleć celowo. Nie muszę czekać z nadzieją, że ta myśl wpadnie mi do głowy. Celowo mogę myśleć, nie obchodzi mnie, jak wygląda moje życie. Wierzę, że Bóg działa. Uwielbiam o tym myśleć i to wypowiadać. Nie obchodzi mnie, jak to wygląda. Wierzę, że Bóg działa. Wiecie, kiedy nagle przychodzi przełom, to nie oznacza, że Bóg w końcu zdecydował zająć się twoją sytuacją. Pracował nad nią przez cały czas i nagle przyszedł przełom. Więc poćwiczmy razem. Bóg działa. W tym momencie, w moim życiu. Czy to nie jest dobre uczucie? Bóg powiedział, że Jego dzieła są ukończone od założenia świata. Uwielbiam to. Wiecie co? Nie musimy czekać, aż Bóg cokolwiek zrobi. Już zrobił. Wszystko, co musimy zrobić, to modlić się, przyjąć to z wiarą i utrzymać właściwą postawę do czasu, aż to się zamanifestuje. Pozwólcie, że powtórzę. Musimy się modlić, musimy mieć właściwą postawę, stać w wierze, dopóki nie zobaczymy przełomu, ufać i wierzyć, że Bóg działa. Wszystko, co od Boga, przychodzi przez wiarę i cierpliwość. Nie otrzymujemy nic tylko przez wiarę. Musimy się modlić, a potem musimy poczekać. I jeśli się modlimy, wiecie, jeśli moglibyśmy się po prostu pomodlić i coś od razu dostać, to nie mielibyśmy problemu z zaufaniem Bogu. Ale kiedy się modlimy i czekamy i nie widzimy, aby coś się działo, to wtedy właśnie nieprzyjaciel próbuje wypełnić nasz umysł różnymi myślami. Słuchaj, Bóg cię nie kocha. Cóż, żyjesz w grzechu. Wiesz, zrobiłeś coś złego. Cóż, to nigdy ci się nie przydarzy. I to wtedy musisz otworzyć swoje słodkie, małe, święte ustka. Musisz powiedzieć, Bóg działa w moim życiu. Właśnie w tym momencie i otrzymam wszystko, co mi obiecał. Zaufanie do Boga sprawia, że możemy wejść w Jego odpoczynek. Boży odpoczynek nie jest przerwaniem pracy. To jest odpoczynek podczas pracy. Ktoś mi kiedyś powiedział, wyglądasz na taką zrelaksowaną, kiedy nauczasz. Cóż, tak jest. Bo gdy pracuję, odpoczywam w Bogu. Ufam Mu w kwestii każdego słowa, które wyjdzie z moich ust. I tak studiowałam słowo i przygotowywałam się, studiowałam naprawdę ciężko i przeszłam przez ten materiał wiele razy, ale prawdę mówiąc, nie wiem, jaka będzie następna rzecz, która wyjdzie z moich ust. Więc ufam Bogu. Ufam, że da mi przychylność. Ufam, że przeprowadzi ludzi. Ufam Mu w kwestii zbawienia. Ufam, że zbierzemy dość pieniędzy. Wszystko, co robimy, możemy zrobić w odpoczynku, jeśli ufamy Bogu. Gdybym tu stała i bała się, co o mnie pomyślicie i tego, że nikt nie przyjdzie, że wrócę do domu spłukana,
albo bałabym się tego i tamtego, to byłabym absolutnie nieszczęśliwa. Gdy zaczynałam głosić, byłam bardzo niepewna. I mówię wam, jeśli ktokolwiek ziewnął lub spojrzał na zegarek lub wstał i wyszedł, zadręczałam się, bo diabeł przekonywał mnie, że mnie nie lubili. Pozwólcie, że wam coś powiem. Moim problemem było to, że pracowałam na zewnątrz i wewnątrz. To naprawdę nie jest problem. Możesz pracować na zewnątrz, nawet bardzo ciężko, jeśli odpoczywasz wewnątrz. No dalej, czy ktoś tu dzisiaj jest? Jeśli odpoczywasz wewnątrz, to możesz pracować o wiele ciężej na zewnątrz i wciąż nie być zmęczonym. Zaufanie do Boga. Myślałam o tym ostatnio. Najbardziej odstresowującą rzeczą na świecie jest móc powiedzieć: wiesz co, Boże? Nie wiem, co mam zrobić z tą sytuacją. Jeśli chcesz, żebym coś z nią zrobił, pokaż mi to. Jeśli nic mi nie pokażesz, to nie zacznę działać w swoim ciele, próbując naprawić coś, czego nie potrafię naprawić. Ufam ci i zamierzam iść dalej i cieszyć się życiem, podczas gdy ty pracujesz nad tym problemem. Nie jesteście zbytnio podekscytowani, co? Wiecie, wpadłam na pomysł. Będę pakowała zaufanie w kapsułki i sprzedawała je na receptę. Nie są jeszcze gotowe, ale zamówiłam butelkę wielkości połowy człowieka, która będzie pełna pigułek zaufania. A na recepcie będzie napisane: zażywać przy każdej potrzebie. Nie można przedawkować tego lekarstwa. Efekty uboczne? Radość, pokój, prawość. Amen. Łyknij trochę zaufania. Stres spowodowany obawą może powodować wiele fizycznych schorzeń. Sztywnienie mięśni, bóle głowy, zaburzenia oddychania, zwiększony rytm serca, zapalenie tętnic, zaburzenia układu trawiennego, zatwardzenie, rozwolnienie, niepłodność, nieregularny cykl miesiączkowy, depresję, bezsenność. Obawa jest przyczyną złego myślenia. Bóg cię kocha. Wiedział o twoim problemie przed tobą. Może byłeś zaskoczony, ale on nie był. Bóg ma już gotowy plan na twój przełom i wybawienie. A ty musisz to tylko rozchodzić i przeczekać. I próbuję dzisiaj powiedzieć, że nie musisz popełniać tego samego błędu, który popełniałam ja. Podczas okresu oczekiwania nie musisz być ciągle nieszczęśliwy, by być radosny tylko podczas przełomu. To niemądra postawa, bo gdy tylko dostaniesz to, czego chcesz, nie minie dużo czasu, nim coś innego wydarzy się w twoim życiu i wrócisz do tego samego cyklu. Czy mówię prawdę? I wiecie co? Podróż z Bogiem, jeśli wytrwamy w niej wystarczająco długo, naprawdę nas odmienia. Jedną z rzeczy, którą otrzymujemy, to coraz większa świadomość tego, jak całkowicie bezużyteczne jest martwienie się o rzeczy, z którymi nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie sądzę, żebyśmy mogli kiedykolwiek wygłosić kazanie, które sprawi, że wszyscy przestaną się martwić, dopóki będą martwić się na tyle długo, aby znudzić się zadręczaniem samych siebie i dopóki nie otrzymają objawienia o bezcelowości takiego działania. To tak jakby siedzieć na bujanym krześle i bujać się cały dzień. Masz zajęcie, ale nigdzie tak nie dotrzesz. Nie robisz postępów. Każdy rodzaj negatywnej lub bezbożnej myśli może wyssać z nas energię. Będziemy dziś mówić o myślach, które wysysają lub dodają nam energii, ponieważ Amerykanie są zmęczeni. Są po prostu zmęczeni. Jeśli spytałabym was dzisiaj, ilu z was nie ma tyle energii, ile potrzebuje w waszym codziennym życiu, ile rąk podniosłoby się do góry? Wiecie, istnieje szansa,
że mimo mojego wieku czuję się lepiej niż niektórzy z was, którzy mają 20, 30 i 40 lat. I to nie dlatego, że mi się poszczęściło. Większość naszej energii bierze się z tego, co dzieje się wewnątrz nas. Większość strat energii bierze się z tego, co wewnątrz nas. Mój mąż jest tak zdrowy, że to prawie irytujące. Nie mówię tego w negatywnym sensie, ale on, wiecie, dopiero co miał przeziębienie, ale to bardzo rzadkie, aby w ogóle chorował. Czasem ja łapię jakiegoś wirusa i mówię, oj, kiepsko się czuję, a on na to, chorowałem na to w zeszłym tygodniu przez 4 dni, a ja na to, czemu mi o tym nie powiedziałeś? Cóż, nie mogłaś nic z tym zrobić, po co miałem ci mówić? Ale on po prostu jest nie do zatrzymania. Przychodzi wieczór, myślę tylko o tym, żeby usiąść w swoim krześle. Dave natomiast jest na zewnątrz i robi jakieś rzeczy. I czuję się przy tym naprawdę dobrze. Ale dziś rano powiedziałam mu, że w ciągu 48 lat bycia jego żoną tylko 2 razy usłyszałam, że kogoś nie lubi. Ile energii zmarnowałeś nienawidząc ludzi? No, dalej. Ile energii zmarnowałeś, będąc zły? Ile energii zmarnowałeś, będąc zazdrosny? Ile dni chodziłeś zmęczony, bo nie mogłeś spać w nocy przez to, że byłeś zły na kogoś, a ten ktoś leżał z tobą w łóżku? Trudno mi powiedzieć, jak wiele nocy w przeszłości, dzięki Bogu w odległej przeszłości, przespałam na krawędzi materaca, bo poszłam spać zła na Dave'a i nie chciałam go dotykać. Nie dotykam cię. I nawet nie myśl, że będziemy się całować i przytulać, bo dzisiaj to się nie uda. Jestem zła na ciebie. I ile nocy przeleżałam tam cała zmarznięta, bo on zabrał całą kołdrę, a ja nie zamierzałam go o nią prosić. O nic cię nie będę prosić. Następnego dnia wstałam z bólem pleców, głowy, karku i czułam się nędznie przez cały dzień. A Dave budzi się, śpiewając i wychodzi grać w golfa i jest cały wesoły. Wiecie, zajęło mi to wiele lat, ale w końcu zrozumiałam, że to głupota na sterydach. Ilu z was wiedziało o tym, że istnieje głupota i głupota na sterydach? I czemu powtarzamy tą samą rzecz jeden, drugi, trzeci raz i tak całe życie i nigdy nie patrzymy na rezultaty? Jeśli to, co robisz, nie działa, przestań to robić. Krytyczne myśli o ludziach mogą pozbawić nas energii. Zbytnie rozmyślanie także może mieć na to negatywny wpływ. Pewnego razu Bóg powiedział mi, twoim problemem jest to, że za dużo myślisz. Podejrzliwość, zazdrość, zgorzknienie, oburzanie się, nienawistne myśli. Jeśli chcesz mieć więcej energii, popraw swoje myślenie. Nie mówię, że chodzi o wszystkie twoje myśli. Oczywiście może to wynikać z problemów fizycznych. Pomówimy o kilku z tych rzeczy później. Możesz się źle odżywiać. To może sprawiać, że będziesz czuł się cały dzień źle. Ale bardzo często, właściwie można założyć, że jeśli robisz wszystko dobrze, ale w środku jesteś pełen złych myśli, zgorzknienia i nienawiści, to nieważne co robisz, i tak będziesz czuł się beznadziejnie. Jana 14:27. Nie mogę nic na to poradzić. Jest tylu ludzi, którzy mnie irytują i mam tyle problemów. Nie stałabyś tam i nie mówiła mi o szczęściu, gdybyś też je miała. Nie wiesz, jakie mam problemy, nie masz pojęcia. To, że tu stoję, nie oznacza, że w moim życiu też nie dzieją się trudne rzeczy. 3,5 miesiąca temu wymienili mi prawą część biodra.
Rozcięli je na pół, wyjęli i włożyli nowe. Oto tu dziś jestem. Chodziłam o balkoniku przez tydzień, a potem dali mi laskę. Po jednym dniu nosiłam ją w ręku, a oni powiedzieli mi, to ona ma nosić ciebie, a nie ty ją. Ale wiecie co? Jednym z powodów, dla którego udało mi się tak szybko wyzdrowieć, było oczywiście po pierwsze, robiłam, co mi kazali, ale miałam też dobrą postawę. Tak często śmiałam się podczas tego okresu, że miało to chyba jakiś wpływ na moje uzdrowienie. Nie miej negatywnego podejścia do wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu. Bądź wdzięczny za dobre rzeczy i ufaj Bogu, że pomoże ci zresztą. Pokój wam zostawiam. Jana 14:27. Pokój mój wam daję. W oryginale użyte jest słowo, które oznacza zostawić w testamencie. Jezus mówi, spójrzcie, w moim testamencie jedną z rzeczy, którą wam zostawiam, jest mój pokój. Nie taki, jak daje świat. Niech nie wpada w zamęt wasze serce, niech się też nie trwoży. Nie pozwól sobie, aby być zdenerwowanym i nie zgadzaj się na bycie lękliwym, tchórzliwym i zastraszonym. Dostaliśmy zadanie od Jezusa. Bóg mówi, patrz, dałem ci pokój. Jeśli przyjąłeś Chrystusa do swojego życia, to Duch Święty i wszystkie dary Ducha żyją w tobie. Miłość, radość, pokój. Wszyscy powtórzcie, mam pokój. Nie musisz modlić się do Boga o pokój. Musisz modlić się o prowadzenie, jak możesz wykorzystać pokój, który już masz. To prawda. Myślę, że bardzo często zamęczamy się, prosząc Boga, by dał nam rzeczy, które już mamy. I uwielbiam Filipian 4, 6 i 7. To jeden z moich ulubionych, to znaczy myślę o tym fragmencie prawie codziennie. Ani jeden niech się nie troszczy, ale w każdej modlitwie i prośbie z dziękczynieniem niechaj wasze żądania będą poznane w obecności Boga. A pokój Boga, który przewyższa każdy sposób myślenia, będzie stał na straży waszych serc oraz waszych zamiarów w Jezusie Chrystusie. Lubię też pierwsze wersety Psalmu 37. Nie obruszaj się na złoczyńców, gdyż szybko będą ścięci jak trawa. Czytałam to pewnego dnia i pomyślałam, dlaczego musimy martwić się wszystkim, co dzieje się na świecie. To nie oznacza, że nie powinniśmy temu przeciwdziałać. Jest naszą odpowiedzialnością, aby stanąć po stronie prawości. Ale nie musimy siedzieć i zamartwiać się tym, co się tam dzieje. Dalej róbmy to, co właściwe i bądźmy gotowi, gdy zatrąbi trąba. Wszyscy możemy kontrolować nasze myśli. Będziemy wierzyć i pozwolimy Duchowi Świętemu w nas działać. Musimy intencjonalnie kontrolować nasze myśli i odrzucać wszystko, co negatywne i ogłaszać Boże prawdy dla naszego życia.